Tak naprawdę dzisiejszy program powinniśmy nadawać z kuchni. Od razu zaznaczam, nie jestem dobrym kucharzem. A ty, Jolu? Ja chyba niezłym, ale jest taki film Słodki koniec dnia i myślę, że to jest najlepszy patent. Przygotowując się do dzisiejszego programu, wpisałem w internecie słowo przepis i posłuchaj, co znalazłem. Przepis na szczęście. Szklanka miłości, kilka uśmiechów, garść dobrych słów, szczypta nadziei, skropić obficie radością, serwować codziennie w obfitych porcjach. Przed nami piątkowe kulinarne wydanie audycji Kultura ma głos. Dziś w programie spotkanie z jagodową babeczką, łyk pysznej kawy z MDK Klub Cafe oraz tradycyjnie kurs języka angielskiego, zapowiedzi kulturalne na weekend, a na zakończenie, uwaga, zaśpiewa pracownik Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Paweł Zagaj. Mirek Zawadzki, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witajcie. Halo, halo, to będzie bardzo słodka rozmowa, prawda? Słodka, zawsze, jak gdziekolwiek, z kimkolwiek rozmawiam, to zawsze muszę zahaczyć o przepis, jakieś słodycze. Przy mikrofonie jagodowa babeczka, blogerka kulinarna, czyli pani Jagoda Grzejszczak, którą całkiem niedawno gościliśmy w Miejskim Domu Kultury i to było bardzo fajne spotkanie z babciami i z wnukami. Piekliśmy słodkie różne rzeczy, no ale cóż, no to jak wszyscy teraz i nasi widzowie, i nasi słuchacze zostali w domu i co robić w takiej sytuacji, kiedy na przykład ktoś kupił 10 kilo mąki wcześniej i ma ją teraz w domu i ma różne rzeczy do pieczenia. Co z nimi zrobić? Znaczy, wie pani, mnie zawsze... zaczęło mnie dziwić teraz, że 10 kilo mąki ludzie potrafią wynieść od tak ze sklepu. Ja robiłam to zawsze, także nie, w ogóle mnie... Zawsze robiłam takie większe zapasy. Mąka, no to idealny zaczyn na zaczyn, czyli na ciasto drożdżowe, a z tego już wszelkie różne wariacje mogą powstać. Zastanawiałam się, czy nie zrobić jakichś warsztatów online. Ja myślę, że to przemyślę jeszcze, biorąc pod uwagę, jaki czas może nas jeszcze czekać w takich warunkach. Gdyby pani wpadła na taki pomysł, to proszę dać znać, my też to pokażemy. Dobrze, to trzymamy się za słowa w takim wypadku. Z mąki, ja przygotowałam dzisiaj dla Państwa pewien przepis, ale to może za chwilę. Taki bardzo prosty, bo myślę, że teraz zbytnie komplikacje, których mamy już dużo w meandrach naszego umysłu z uwagi na specyficzne warunki, do których jakby nie patrzeć, przyzwyczajeni nie jesteśmy. Bo to zawsze tak działa, że jeżeli coś możemy, to możemy wszystko, a jeżeli ktoś nas zamknie i coś nam nakaże, to już nie funkcjonuje nam się na tyle dobrze, bo mamy jakieś ograniczenia. Także proponuję zamknąć się przy piekarniku, w kuchni, jeżeli kwarantanna, to koniecznie w kuchni. Ja tylko dodam, jeżeli państwo bierzcie na poważnie to, co mówi pani Jagoda, bo chyba nie zdradzę tajemnicy, kiedy powiem, że pani Jagoda oprócz tego, że jest blogerką kulinarną, jest też lekarzem, także słuchajmy, naprawdę. A teraz już przejdźmy do przepisu. Co pani nam proponuje? Proponuję takie bardzo proste, kruche pierożki. To są bardzo proste składniki, biorąc pod uwagę, że dzisiaj wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie chwilowo na przykład dostać w sklepach, bo są wykupywane wszelakie towary. U mnie na przykład drożdże nie można było dostać. No w Radomsku też. W Radomsku praktycznie, też. Także to był bardzo duży problem, ale już wszystko wróciło do normy. Przygotowałam taki przepis na pierożki, bardzo prosty. Potrzebujemy mąkę, masło, jedno pudełeczko serka waniliowego, zaraz będę dyktować szczegółowo ten przepis. Także bardzo prosty, szybki i nie wiem, czy od razu mogę... Tak, tak, proszę Państwa, tak? Proszę szybciutko długopisy, ewentualnie włączamy dyktafony i słuchamy. To tak, zaczynamy od mąki. Tej mąki będziemy potrzebowali 0,5 kilo. Do tego będziemy potrzebowali 200-250 gramów masła. Najlepiej masło można zastąpić margaryną, ale na maśle będą smaczniejsze. To najlepiej od razu powiem rozpuścić w mikrofali albo w ronderku, zależy jak to preferuje jako metodę. I troszeczkę przestudzić, żeby nas to nie parzyło jednak. Do tego jedno opakowanie serka waniliowego, takiego, no nie wiem czy mogę tutaj operować markami, ale myślę, że mogę, nie wiem, jakieś danio czy coś innego takiego prostego w obsłudze. I do tego dwie łyżeczki cukru, albo zwykłego, albo waniliowego. I to jest wszystko. Te wszystkie składniki z tą rozpuszczoną margaryną będzie się łatwiej zagniatać. Wrzucamy to wszystko do miski
i wyrabiamy. Klasycznie jak kruche ciasto, nie za długo tak do połączenia składników. Gdyby się okazało, że te składniki się połączyć nie chcą, bo na przykład tej mąki jest za dużo, mąka jest taka, a nie inna, bo to też zależy od typu mąki, jak ona się tam będzie zachowywała, to proponuję troszeczkę dodać jeszcze serka, jeżeli mamy w lodówce, ewentualnie trochę kwaśnej śmietany, z łyżkę czy tam łyżeczkę, żeby to ciasto wyczuć, żeby ono nie było takie bardzo suche, żeby nam się ładnie zlepiło. To ciasto proponuję do lodówki na jakieś pół godziny, godzinę, zależy ile mamy czasu. Jeżeli go nie mamy w zapasie, to można od razu z nim pracować. Proponuję podzielić na dwie części, jeżeli ktoś ma mniejszą stolnicę, bo tak będzie chyba najłatwiej. Połowę tego ciasta podsypując obficie mąką, rozwałkowujemy na placek tak grubości, nie wiem, 2-3 mm. To zależy od tego, jaką grubość ciasta preferuje. Cieńsze będą smaczniejsze, przynajmniej w moim odczuciu, ale to już kwestia gustu. Także rozwałkowujemy to na tej stolnicy i wycinamy szklanką. Szklanka będzie w porządku. Wycinamy okręgi. Tak jak na pierogi, no każda gospodyni na pewno pierogi robiła. Wycinamy te okręgi i teraz nadzienie to już zależy od Państwa. Nie wiem, można dodać do tego krem czekoladowy, powidła wszelakiej maści, masło orzechowe, jakieś owoce, które akurat mamy w swoim zapasie. Nie wiem, jabłka nawet takie proste, to zawsze jest polskie i dobre. To już zostawiam to Państwu, jakby Państwa inwencję twórczą. Tak czy inaczej kładziemy nadzienie jak na pieroga, na środek tego kółka. I każde to kółko sklejamy tak jak pierogi. Tu nie ma żadnej filozofii, z tym każdy robił kiedyś pierogi. Jeżeli chodzi o brzegi, to jeżeli chcemy je tak zaklejać mocno, stosując którąś z tych opraw tak zwanych pierogowych, no to oczywiście też można, jeżeli ktoś ma dużo czasu, a teraz tego czasu każdy ma wiele, więc można to zrobić bardzo estetycznie. Gdyby nam się to nie chciało sklejać, no to można byłoby posmarować ewentualnie jakimś białkiem, jeżeli ktoś ma w lodówce, ale myślę, że jeżeli nie podsypaliśmy zbyt wiele tej mąki na stolnicy, to bez problemu się nam sklei. I takie przygotowane pierożki, bo to taki będzie miało kształt i wygląd, układamy na papierze do pieczenia na blaszę, którą standardowo wkładamy do naszego piekarnika. Ewentualnie na takich blachach od ciasta, to zależy już jak kto tam sobie przygotowuje swój warsztat kuchenny pracy, to każdy ma już jakąś tam wyrobioną. I to pieczemy w nagrzanym koniecznie piekarniku do 190 stopni, tak najlepiej, żeby był nagrzany, bo to jednak ciasto takie parakruche. I pieczemy je około 10-12 minut, nawet do 15, bo to jakby też nie jestem w stanie Państwu podać z uwagi na to, że będzie różna grubość ciasta, każdy piekarnik też jest inny. Ja piekę na termoobiegu osobiście, ale jeżeli ktoś ma zbyt intensywny termoobieg, to proponuję na podwójnej grzałce, żeby nie były zbyt przypieczone. I wyjmujemy i jemy. Tak, jemy, troszeczkę studzimy przez jakiś, żeby oczywiście nie poparzyć przewodu pokarmowego, więc proponuję trochę wystudzić. I możemy jeść. Dobra, mam nadzieję, że nasi słuchacze skrzętnie notowali, a jeżeli nie, to będą mogli to odsłuchać. I prosimy też o zdjęcie już gotowego dania, które jest przygotowanego przez panią. I mam nadzieję, oczywiście, do zobaczenia w Radomsku. Dużo zdrowia Państwu wszystkim życzę i dużo spokoju i cierpliwości, bo to chyba przyda. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Klub kafe przed nami. Kawę już wypiliśmy. Teraz obok mnie Wiola Grzędowska, właśnie MDK Klub Kafe. Witam. Witam bardzo serdecznie. Niestety nie możemy zaprosić do pięknego, magicznego miejsca. Takie mamy czasy. Ale robimy wszystko, aby to miejsce gościło w domach naszych słuchaczy. Jak to zrobić? No na przykład jakimś przepisem na pyszny naleśnik, bo takie naleśniki u Was można było i na pewno po tej całej akcji wirusowej będzie można zjeść. Wiolu. Zgadza się. Ja mam dla Państwa krótki przepis na naleśniki domowe. Podam kolejność składników, które podajemy. To są dwa jajka, miksujemy z pół łyżeczką soli lub mniej, jeśli ktoś nie używa soli. Do tego wlewamy pół litra mleka wedle uznania, jakiej tam tłustości, że tak powiem. Półtorej szklanki mąki. Miksujemy. Na koniec dodajemy 250 ml
ml wody gazowanej. Jeżeli nie mamy gazowanej, możemy dodać do zwykłej wody sodę oczyszczoną. Miksując na koniec dodajemy do całej masy naleśnikowej łyżkę oleju, co spowoduje, że wlewając na patelnię możemy użyć minimalną ilość nasmarowaną tylko papierem na patelnię tłuszczem i na mocno rozgrzaną patelnię nalewamy ilość, nie wiem, taka łyżka wazowa lub taka, jak nam się... Nalewamy na patelnię. Tak, na patelnię. Z patelni przerzucamy na talerz. Tak, na obie strony. Na obie strony, a z talerza poprzez żołądek do serca. Dokładnie. Na początku audycji już przyznałem się, że kucharz ze mnie żaden, ale postarałem się zapamiętać ten przepis i spróbuję. Myślę, że mi się uda. Wspominałaś również... przed wejściem tutaj do nas, do magicznego studia, że swój pierwszy naleśnik wyprodukowałaś, mając 6 lat. Zgadza się. Był to naleśnik, którym chciałam, tak, przez żołądek do serca mojego taty, który dużo wyjeżdżał, ja miałam 6 lat, ale zrobiłam z najpiękniejszej mąki w domu, z której nie polecam w tym momencie. Była to mąka ziemniaczana, ale tata zjadł mimo wszystko, chociaż bardzo nie odchorował. Cierpiał, ale nie odchorował. Był bardzo głodny, smakowało tak. I na pewno cały czas smak tego naleśnika jest. No, miałaś wtedy 6 lat, całkiem niedawno to było, a teraz myślę, że nie po 6 latach, nie po 6 miesiącach. Mam nadzieję, że po 6 dniach z powrotem będziemy mogli spotkać się w MDK Klub Cafe. Oczywiście to jest znak zapytania, na który to znak zapytania nikt nie zna odpowiedzi, ale życzę Tobie i myślę, że nam wszystkim, abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w tym magicznym, pięknym miejscu, jakim jest MDK Klub. Ja bardzo, bardzo za wami wszystkimi tęsknię i w głowie mam mnóstwo pomysłów na to, żeby was zaskoczyć. Ale poczułem się głodny. Viola tu przyniosła do nas jakieś smakołyki. Aha, to są te... Tak? To są takie obiadowe. Akurat mamy taką wersję neutralną. Z tego przepisu możemy zrobić i naleśniki z farszem na słodko i z farszem obiadowym. Ale mi się dzisiejszy program podoba. To teraz chwila prywaty. Anitko, nie czekaj na mnie z obiadem. Cały czas przerabiam ten przepis na szczęście. To jeszcze ostatnia pozycja. Serwować codziennie w obfitych porcjach. Myślę, że się udało. Przed nami zapowiedzi kulturalne. Więcej czasu, żeby poczytać, nadrobić kulturalne zaległości. Przed nami weekend. A jeszcze, jeżeli chcecie się pośmiać, ale i wystraszyć, odnajdziecie na VOD spektakl Ekspedycja. Tam Cezary Żak genialnie przełamuje swój serialowy wizerunek. Kawał dobrego aktorstwa. Rzecz jest o tym, że pewien młody wysłannik ONZ wyjeżdża z misją i dociera do ludu końca świata, w którym mieszkają, proszę państwa, ludożercy. I tam cała historia się zaczyna. Dodam tylko, że Cezaremu Żakowi towarzyszy między innymi Marta Lipińska. Strasznie polecam. Polecamy. Hello everyone. English word for Friday. Angielskie słowo na piątek. To be, być, w pytaniach i przeczeniach w czasie teraźniejszym. Level 1. To be, w pytaniach, zamieniamy miejscami czasownik z osobą. W liczbie pojedynczej. Am I? Czy ja jestem? Are you? Czy ty jesteś? Is he? Czy on jest? Is she? Czy ona jest? Is it? Czy to jest? W liczbie mnogiej. Are we? Czy my jesteśmy? Are you? Czy wy jesteście? Are they? Czy oni są? Are you the light bringer? I am. Czy ty jesteś niosącym światło? Jestem. Level 2.
to be w przeczeniach, dopisujemy not na końcu lub używamy skróconej formy. W liczbie pojedynczej. I am not. I'm not. Ja nie jestem. You are not. Ty nie jesteś. He is not. He isn't. On nie jest. She is not. She isn't. Ona nie jest. It is not. It isn't. To nie jest. W liczbie mnogiej. We are not. My nie jesteśmy. You are not. Wy nie jesteście. They are not. Oni nie są. Level 3. W skróconej wersji are not nie wymawiamy tak, jak piszemy. Prawidłowa wymowa to aren't. Repeat, please. Aren't. Powtórz. Aren't. You aren't so bad, are you, boy? Nie jesteś taki zły, prawda, chłopcze? Materiał został przygotowany przez Profe Studio. Okay, have a good day, everyone. Do usłyszenia się z Państwem. Przy telefonie Paweł Zagaj, Miejski Dom Kultury w Radomsku. Witaj, Pawle. Witaj. Paweł, nie jesteś w pracy, ale pracujesz w domu, czyli piszesz teksty do nowych utworów. To prawda? Tak, zajmuję się pisaniem tekstów. Póki co mam przerwę w próbach z Big Bandem, ale myślę, że już po wakacjach będziemy mogli wrócić do pracy nad nowym materiałem. Obecnie właśnie pracuję nad utworami, nad tekstami do muzyki Michała Urbaniaka. Na chwilę obecną powstało 12 tekstów. Mam nadzieję, że wspólnie, jak już minie ta kwarantanna historia z wirusem, uda nam się przy najbliższych Urbanator Days, które mam nadzieję w tym roku również zagoszczą w Miejskim Domu Kultury, uda nam się ten materiał razem opanować. Mam nadzieję, że tak będzie. Rozmawialiśmy o tym. Bardzo chcieliśmy, aby w tym roku Michał Urbaniak powrócił do Radomska. Czy tak będzie? Musimy poczekać. Ale jak słyszę, Armia Urbanator cały czas pracuje. Tak, tak, oczywiście. No, muzyka wspaniała. Udało mi się już do tej pory parę utworów, że tak powiem, napisać teksty. Pracuję nad kolejnymi. Mam nadzieję, że to wszystko nam się ładnie uda zamknąć w postaci płyty. Wiem, że jesteś cały czas w kontakcie z mistrzem Michałem. To prawda? Tak, oczywiście. Wiem również, że bardzo cieszył się na spotkanie w Miejskim Domu Kultury, ale nie przekreślajmy jeszcze tegorocznego spotkania, bo nie wiemy, jak nasza przyszłość będzie wyglądała w czasie spadających liści. Mam nadzieję, że do tego spotkania i do tego koncertu dojdzie. Pawle, na koniec dzisiejszej audycji chcielibyśmy zaprezentować twój utwór. Może zapowiesz? To jest utwór sprzed roku. Tytułem Tak Bardzo, którą nagrałem razem z moimi przyjaciółmi, z muzykami z Radomska. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Teraz jeszcze tutaj mamy. No, lecimy. Jak sen po nocy złej, odpłyną troski w cień, gdy słońce na niebie jak Bóg rozbłyśnie pośród chmur. Gdy już znikną z oczu twych porannej rosy łzy, a słowik swym śpiewem co tchu przywita nowy dzień. Proszę nie mów, że nie mów, że nie wiesz, że znowu nie wiesz. Ja
ciebie kocham. Nim swą drogę ruszysz znów, za siedem mórz i gór, prosto przed siebie jeszcze raz. Skrzydła, tęczy blask. Choć serce w piersi drży, nie lękaj się i płyń. Nie oglądaj się za siebie, kiedy świt w ranne dzwony zacznie. Tak bardzo, to tytuł piosenki, którą wykonał Paweł Zagaj. Bardzo nam się podobało i muszę powiedzieć, że bardzo szybko minął tydzień. Powracamy do Was już w poniedziałek o godzinie 18. Bądźcie z nami, słuchajcie nas i pamiętajcie, kultura ma głos.